Przed nami warmińsko-mazurskie Dni Pola 2021, wypełnione pokazami maszyn, praktycznymi sesjami demonstracyjnymi na polach, wykładami i szkoleniami. Odwiedziliśmy 3 powiaty, aby podpytać organizatorów o atrakcje, jakie szykują dla rolników. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Witam, dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jakie atrakcje szykują państwo rolnikom w ramach powiatowych Dni Pola? No na początek zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. 14 czerwca na godzinę 10 zaczynamy właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy. Będzie przeprowadzona taka demonstracja poletka należącego do pana Tomasza Mądrego, prowadzonego przez naszego doradcę pana Karola Podgórskiego z Ośrodka Doradztwa w Kisielicach. I może pokrótce tylko opowiem, jaka to jest odmiana Titanika. Hektar 17 to jest obszar porównawczy, materiał kwalifikowany F1, więc wiadomo, że to jest z najwyższej półki materiał. Za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie otrzymujemy gotowy materiał siewny. Po tym poletku będziemy reprezentować w gminie Zalewo. Tam też będzie właśnie, jeżeli chodzi o zboże. Więc też serdecznie wszystkich zapraszam do gminy Zalewo. Czy szykują państwo jakieś specjalne wydarzenie tego dnia dla rolników? Tak jak wspominałem, około godziny 13 w Sampławie, w zajeździe w Białym Domku, odbędzie się ten kulminacyjny punkt, polegający na tym, że tam następuje spotkanie naukowców z systemu innowacji w rolnictwie, doradztwa i tak jak mówię, w jednej pigułce. Wtedy będziemy mogli się tam spotkać, zjeść dobry obiadek, porozmawiać i na tym zakończymy powiatowe Dni Pola i Ławy. Dzisiaj gościmy w pięknym, urokliwym miejscu w Bardynach, gdzie już 17 czerwca odbędą się powiatowe Dni Pola. W związku z tym prosimy bardzo, żeby przybliżyła nam pani, na co mogą liczyć rolnicy, którzy tego dnia licznie tutaj przybędą. Taką właśnie mamy nadzieję. Zapraszamy serdecznie okolicznych rolników, ale również i z innych powiatów na nasze Dni Pola. Tak jak pani powiedziała, 17 czerwca. Rozpoczynamy objazdem naszych demonstracji prowadzonych przez doradców naszego biura, naszego zespołu doradztwa w Braniewie. I pierwszą demonstrację pszenica Ozima odmiany Titanika położona w gminie Lelkowo. Następnie przejedziemy do Wojni, zobaczymy plantację pszenicy jarej odmiany Jutrzenka. Następnie przejedziemy tutaj właśnie do Bardyn na naszą demonstrację pszenżyta ozimego odmiany Meloman. Po co stosujemy te demonstracje? Demonstracje służą wprowadzaniu nowych odmian, które w naszych warunkach będą plonowały najlepiej. Oczywiście stosujemy materiał kwalifikowany, zachęcamy wszystkich rolników, aby ten materiał właśnie stosowali, ponieważ plony, przynajmniej nasze doświadczenia wykazują, że przynoszą te rośliny przy stosowaniu materiału kwalifikowanego wysokie plony. Po obejrzeniu demonstracji tutaj w Bardynach przejedziemy do Pierzchał, do gminy Płoskinia, gdzie mamy tą część taką stałą. A jaki jest temat przewodni? Tematem przewodni będzie rolnictwo precyzyjne. Jest to takie rolnictwo, które na dzień dzisiejszy rozpala wyobraźnię rolników. Na pewno będą zainteresowani i licznie przybędą na nasze dni powiatowe. Na części tej stałej wykład na temat ekonomicznych aspektów rolnictwa precyzyjnego wygłosił profesor z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i będzie to takie wprowadzenie. Oprócz tego zademonstrowany zostanie pokaz zautomatyzowanego poboru prób glebowych. Podczas pokazu specjalista szczegółowo omówi rolnictwo precyzyjne w odniesieniu do danych geodezyjnych i klasyfikacji gruntów. Całość właściwie będzie zakończona pokazem maszyn i to maszyn związanych właśnie z rolnictwem precyzyjnym. Serdecznie zapraszam 17 czerwca na nasze powiatowe Dni Pola. Proszę nam powiedzieć, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca. Powiat giżycki leży w samym centrum Mazur. Podstawowym bogactwem naszego regionu są użytki rolne, lasy, jeziora, czyste powietrze oraz rzadkie gatunki fauny i flory. Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska pozwala rolnikom produkować zdrową żywność. Produkcja rolna skupia się głównie na obszarach wiejskich. Na terenie naszego powiatu
dominują gleby klasy średniej, trzeciej i czwartej, na których uprawiane są zboża oraz trwałe użytki zielone. Już niedługo rozpoczną się dni pola, na które zaprosicie rolników. Proszę powiedzieć, jakie odmiany im zaprezentujecie? Odmiany, które zostaną pokazane rolnikom na powiatowych dniach pola, będą to odmiany zbóż ozimych. Pierwsza odmiana, Przężyto Ozime, jest to odmiana Meloman, która znajduje się w miejscowości Gajewo. Odmiana pszenicy ozimej Titanica C1 znajduje się w miejscowości Grzybowo oraz odmiana żyta ozimego Dańkowskie Rubin znajduje się w miejscowości Sucholaski. Odmiany te cechują się bardzo wysoką tolerancją na zakwaszone gleby, bardzo wysoką mrozoodpornością oraz odpornością na choroby grzybowe. W naszym regionie bardzo często występują mroźne zimy, przeważają gleby kwaśne i lekko kwaśne, dlatego te odmiany jak najbardziej są zalecane do uprawy w naszym regionie. Podczas powiatowych dni pól chcielibyśmy Państwu pokazać poletka demonstracyjne i chcielibyśmy również zaprosić wszystkich rolników do udziału. Szczegółowe programy spotkań polowych i miejsca odwiedzanych demonstracji wkrótce będą dostępne na stronie internetowej ośrodka oraz u kierowników powiatowych zespołów doradztwa rolniczego i u kierowników zespołów doradców.